Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam, tutaj Tomcio. Dzisiaj będę przesadzał graba pospolitego, który jest u mnie. Także podzielę się z wami tą frajdą. A jak go przesadzimy, w miarę postaram się jakoś to szybko zrobić, to troszkę aktualizacji zrobimy z drzewek liściastych. Bo zaraz wam pokażę. Bo proszę, spójrzcie, tu jest ten grab. I mam dwa graby i takiego małą, taką malutką sadzonkę jeszcze gdzieś mam graba, czyli trzeciego, ale głównie dwa takie o takiej mniej więcej wielkości, tam drugi jest większy, Franz Fontaine tamten. Tamten się jeszcze nie budzi, to zostawiłem go na razie w garażu. Jeszcze ma uśpione pąki, ale ten pospolity, bez odmiany, to już, spójrzcie. Już pęczniały mu wcześniej, co wam mówiłem, już zaczynają się powolutku zielone robić. Jest teraz dobry czas i chciałem go przesadzić. I tak, proszę spójrzcie. Tak wygląda ten grab. Jak będę przesadzał, zaraz rzucimy, zajrzymy tam do bryły korzeniowej, bo nie miał tam większych porządków robionych, bo to wam troszeczkę o nim opowiem parę słów. Także zaraz się za to wezmę i... No i przesadzimy go do nowej mieszanki, bryłę korzeniową mu się przytnie i super. I poobcinam mu te listki stare z zeszłego roku. I jak przesadzimy, to zrobię troszeczkę aktualizacji, bo zacząłem wyciągać niektóre drzewka liściaste z garażu. Także o, tutaj gdzie nie gdzie, to zaraz przejdziemy, jak tylko po prostu jak przesadzimy tego graba. Tylko tak, powiem wam, proszę spójrzcie, o, ja dla niego mieszankę to zrobię, wiecie jaką? Tak sobie więcej tutaj zrobiłem, bo mówię dla dwóch grabów, ale tamten jeszcze się nie obudził to. Tutaj jest ziemia organiczna i tak troszeczkę było perlitu, to wrzuciłem. Z perlitu, tak, bo mi zostało, miałem przesiany trochę, to nie dosiewałem więcej, tylko to wrzuciłem to trochę i głównie to, tak trochę perlitu jest. Głównie to ziemia organiczna i do tego jest pumeks dorzucony, dużo pumeksu. I wrzucę akadamę. Akadama, pumeks i ziemia organiczna. I trochę perlitu. Trochę perlitu. Będziemy miał taką dobrą mieszankę, według mnie, trzymającą wilgoć. To od razu chciałem wam, żebyście znali ten postęp. O, spójrzcie, tu mam przesianą akadamę. O. Tu. Dużo pumeksu. Prawie pół wiaderka tutaj wrzuciłem do tego większego pół wiaderka. Ja to ładnie wymieszam. Perlitu to tak trochę. Perlitu to miałem tyle przesiane. Takie pudełko to wrzuciłem tu perlitu. I tutaj mam jeszcze lawę wulkaniczną. Wiecie, to wam powiem, to tą lawę wulkaniczną to sobie garść włożę na dno. Jak będziemy drzewko zasadzać, to garść włożę na dno. No tak o po prostu. I zasadzę na ten drzewko. To zaraz się tym zajmiemy, to wam pokażę. I tak, to zaraz zrobimy tą aktualizację, bo już... Chciałem wam pokazać, ale to momencik. Także mieszankę taką, jeszcze tutaj jak widzicie, jeszcze mu trochę dosypię tej akadamy. Tu o. I zrobię sobie taką dość dobrą, bogatą mieszankę. Pumeks, akadama, ziemia organiczna i trochę perlitu. Także to będzie dla graba. Taka dość mocno, żeby trzymała trochę wilgoć, bo graby lubią mieć stale wilgotno. Podłoże. A jak wiecie, jak wyjdę na parę godzin latem, no to będę spokojny, że drzewko jak będzie podlane rano i na przykład wrócę po południu z pracy czy coś, to że będzie ok. Bo jak go postawię w słonecznym stanowisku, no to on musi mieć. Jemu nie może wyschnąć. To dobrze, no to już biorę się za to. Zobaczymy, zajrzymy tam i wam parę słów opowiem o nim. Moment, założę kamerkę na stojak. No, spójrzcie, najpierw pokażę wam, to drzewko jest gdzieś mniej więcej takie na wielkość, na razie, bo wiadomo, ono z czasem troszeczkę się zwiększy, korona się zwiększy w procesie. I tak, w zeszłym roku jak zaczynałem nagrywać filmiki, prawda, to wiecie co, to ja tam parę słów mówiłem o tym, o tych grabach, jak przycinałem go i dość mocno tutaj, wow, wycinałem naprawdę mocno i wycinałem mocno. I tam opowiadałem trochę, że mam go, to jest szkółkowy materiał. O. On miał, tutaj miał nasypany tak, keramzyt na dno, otwory drenaże, siateczki. Keramzyt na dno i ziemi z perlitem miał dosypane. I trochę akadamy miał wrzucone. Tyle. I tak jak wam mówiłem, niektórych tych drzew parę lat temu co brałem, no to nie robiłem im takich mocnych cięć korzeni.
takich, bo jeszcze tak dobrze nie znałem się, nie znałem gatunków, nie, prawda? Także teraz będę, tak jak wam mówiłem, sukcesywnie niektóre robił porządek z bryłą korzeniową. I tak, wiecie, zaraz wam przybliżę tutaj, będziemy pracować na bryłę korzeniowej. Tylko tak, powiem wam, ja jak go przyciąłem mocno w zeszłym roku, to przez cały sezon, w sezonie w ogóle nie robiłem żadnych cięć letnich. On tak po tym mocnym cięciu sobie dochodził i popuszczał sobie tutaj dużo pąków. Tu te gałęzie mają sporo pąków, później przybliżę wam, to wam pokażę. Także myślę, że w tym sezonie jak go przesadzę, i tutaj nie trzeba na razie nic wycinać, na razie jest dość klarownie, to ładnie sobie on tutaj powinien ładnie się pozagęszczać, naprawdę. Zaraz odsłonimy tutaj nebary i wam pokażę. To dobrze, to przybliżę i zrzucimy, zajrzymy tam do tych korzeni. Bo już nie pamiętam, chyba ze 2 albo ze 3 lata temu. Spokojnie ze 3 lata temu. To co najmniej. Ja go kupiłem w szkółce. I od tamtej pory tak troszkę zrzuciłem korzenie i wsadziłem go taki. Sobie był 3 lata. Także już się nim zajmujemy, bo potrzebuję. Już, moment. Okej, okay, myślę, że będziecie mieli jak na razie dobry widok. Wyjmę to. Dobrze. I tak. Zdajmy powierzchniową warstwę. Mech tutaj ładnie zarósł. I spójrzcie, co tutaj... On tutaj ma ładną podstawę pnia, naprawdę, bo jak go kupiłem... Kupiłem go w szkółce wysyłkowo. Już nie pamiętam dokładnie w jakiej szkółce, bo parę lat temu no to tak troszeczkę szperałem po tych szkółkach i była taka sekcja w szkółce. Sekcja była prebonsai sekcja. W szkółce. I w tej sekcji właśnie był ten grab, on był taki przycięty. I tyle. Ja go tutaj, to mu troszeczkę bardziej wyciąłem, bo tutaj był taki sterczący kołek i... No i tak sobie było. Tak on sobie rósł, no. Jeszcze nie znałem się za bardzo, nie wiedziałem jak ten, powolutku. Kamula. Zapach też ma taki grzybiczny. No tutaj ładnie mu się odsłoniło. To mi się udało trafić, bo tego nie było widać jak w szkółce się kupuje wysyłkowo. Przeważnie to jest ukryte. To było tak ukryte. Gdzieś aż dotąd. Jak to odsłoniłem, to się okazało, że tutaj ma pięknie. Zobaczcie jak gwieździście. Mu się rozchodzi. I na górce zasadzony. I jego też na górce zasadzę. Żeby to tak fajnie w dół. I tutaj żeby się powiększało z czasem. No dobra, tu mu zeskrobię. Okej. No po prostu teraz mu troszeczkę zajrzymy, zobaczymy co tam, ile można uciąć z korzeni. I mieszankę mu wrzucę. Miał tutaj, już miał taką w miarę dobrą mieszankę taką. Perli, taka dama i żwirek. Tylko wiadomo, po prostu wcześniej robiłem troszeczkę inne, wiecie, po prostu i ilość. Po prostu więcej ziemi organicznej miał dorzucone. A mniej na przykład tych nieorganicznych składników. A teraz na przykład troszkę mniej ziemi organicznej mu wrzucę, a więcej na przykład tych składników, tak jak pumeksu, akadamy. No i zobaczymy, jak mi się będzie rosło. Dobra. Także zacząłem wyciągać drzewa z garażu. Bo już niektóre, zaraz wam pokażę, jak tutaj szybciutko się uporamy z nim, jakoś w miarę zaopiekuję się nim, to przejdziemy małą rundkę. Chociaż to wiadomo, dopiero troszeczkę, kilka drzew, ale jak już wszystko będzie wyciągnięte, to zrobię taki podobny filmik jak z drzewkami iglastymi, że zrobimy sobie taką rundkę, czy tam dwie rundki, bo liściastych jest więcej u mnie. Taki przegląd po zimie, co tam, jak tam te drzewa. I oczywiście te, które będą przesadzane, no to automatycznie będziemy robić przegląd przy przesadzaniu. Tak to. Okej. Okay. On był niepodlewany długo, bo on stał w chłodnym pomieszczeniu. O, jest drut.
No i miał sypnięty na dno. Miał keramzyt sypnięty na dno, jako drenaż, jedną warstwę. A teraz mu sypnę mu garść lawy wulkanicznej. Zobaczymy, jak mu się będzie rosło. Na pewno nie powinno być źle. Bo graby lubią mieć muszą mieć tak naprawdę stale wilgotne podłoże. Im nie może całkiem wyschnąć, bo obumrą. One lubią wilgotne gleby. I one są nawet takie, wiecie, że mogą troszeczkę w cieniu stać, tylko wiadomo, będą wtedy miały trochę inny pokrój. Nie będą takie zwarte i będą miały troszeczkę większe liście. Ale mogą. One są takie dość, można je w takim stanowisku, jak się ma, czy cienistym troszkę ustawić i one sobie poradzą. Tylko mówię, będą troszeczkę inaczej wyglądać. Ja, wiecie co zrobiłem? Przyciąłem go tak mocno w zeszłym roku i postawiłem go w bardzo słonecznym tam stanowisku. I te wszystkie pąki na starym drewnie się popojawiały. I tutaj, o. Ale nie miał dużych przyrostów. W takich bardzo słonecznym stanowisku nie miał takich dużych przyrostów. Dobrze, okej, na razie tak. Sprzątnę tutaj trochę, zwyrzucę ten ogródek, tę ziemię. I zobaczcie, tu jest dość płaściutko. Jeszcze mu tutaj trochę wygrzebię, zobaczymy. O. Ładnie. Korzenie jeszcze nie są aktywne. Także super, a tutaj już pąki zielone się robią, nabrzmiewają. Dobry czas. I tamten Franz Fontaine też bym chciał zmienić mu mieszankę, ale tamten jeszcze ma uśpione. Jeszcze możemy z nim poczekać. Inne drzewa. Aha, wow, super. Nie no, tutaj to jest ok. Bo tylko po pierwszym wstępnym przeze mnie, jak przyjechał, po pierwszym wstępnym takim nawet niedużej ingerencji w korzenie. Trochę. O, zobaczcie, jaką ma brodę. Wow, super. Tu nie ma żadnych grubych korzeni. Dobra, wyczyszczę to i... Ładnie. Delikatnie. I pokażę wam. Wznowimy. No. Tutaj pięknie. Nie no, ta podstawa pnia przepiękna jest, naprawdę, to jest super, ale zbudowane. Zobaczcie, jak gwieździście się rozchodzą w dół. Sprzątnę i już zbliżenie zrobimy. Ładną, piękną ma bryłę korzeniową, naprawdę. Tutaj jest płaściutko, jeszcze tu mu trochę wydubię. Wow, ok. Moment. Wyrzucę to na ogródek i dalej będziemy kontynuować. Ok, zobaczcie. Żadnych korzeni nie ucinałem, tylko tutaj jeszcze od spodu troszeczkę wydubałem. Ile? Parę chwil i wznowiłem. Zobaczcie, tutaj dokopałem się tak. Tu jest pięknie, tu jest o, tak głęboko. Praktycznie pod samą podstawę pnia. Tutaj jest taka troszkę większa bulwa. To z niej korzenie wyrastają. Dobra, macie podgląd? Spójrzcie. Aha, i tutaj wiecie co zrobię? No i tutaj troszeczkę to obetnę od spodu. O. Te, które od spodu wyrastają. Wertykalnie. O. I tutaj ta bulwa, taka bulwa, no bulwa, nie bulwa, no troszeczkę taki grubszy korzeń tutaj jest. Zawinięty, o, a tutaj już jest głębiej, już jest ok. Dobra, tak, wydubane ma, zobaczcie, spójrzcie, są przestrzenie. Także starałem się mu wydubać, prawie wydubałem mu prawie całą ziemię, tą taką, co miał tutaj, bo to jeszcze troszeczkę tu w głębi miał taką szkółkową, bo aż mu tak bardzo nie dubałem wtedy. Ok, no to super to wygląda. Tutaj też ma, ale ma drobniutkich korzonków. Tak. Bryłę korzenią i tutaj jest taki właśnie ten gruby korzeń. I ja ten gruby korzeń odetnę, wiecie? Moment, wezmę sobie narzędzie. O tak, tutaj ten. I tutaj są drobne korzonki. I spokojnie tutaj z tych korzonków tutaj ładnie się porozrasta. I teraz tą stroną się zajmę. I tak, tutaj jest tak naprawdę to o.
troszeczkę to skrócę. I tutaj od spodu już nie ma żadnych grubych. No ma super. I tutaj to. To troszkę wytnę. I tak naprawdę to tylko tyle korzeni uciąłem. Zobaczcie. To co to jest? No takie drzewko. No jeszcze na graba, on sobie spokojnie odpuści. Także bryłę korzeniową ma, nie powiem, ma nawet dość ładną. Jak na takie pierwsze, porządniejsze prace przy korzeniach. O, dobra, tu od spodu, super. I to bym troszeczkę, wiecie, ja to troszeczkę, o, zabiorę to, bo to będzie grubieć później. O, to mu troszeczkę odetnę. Dobrze tam widzicie? O. Tak. O i super. Już jest o wiele lepiej. Już jest o wiele lepiej. To już jest postęp dla bryły korzeniowej. Jeszcze mu trochę. O. Także super. Dużych cięć nie ma. Troszkę. Mało co korzeni. Tak naprawdę. I zobaczcie, taką bryłę korzeniową. Dobrze ma wydubane tutaj, ładnie. Tam w środku wejdzie mieszanka. I od spodu też, bo jest... Jeszcze tutaj trochę taka... O. Wydubię. Taka jakby glina. To chyba właśnie to jest ta taka... Tutaj taka też była, ze szkółki jeszcze. O, jest. Super. O, dokopałem się. O, pięknie. To mogę to jeszcze trochę skrócić. O, to chodziło. Super. I to też. O, pięknie. To już jest... Wow, super. Spójrzcie. To już jest płaszczyzna. To już jest super. O to mi chodziło. I tu ma... Naprawdę ma. Pięknie ma zbudowane korzenie, jak na początek. Jeszcze tu. O. I wybrane ma prawie wszystko. Ładne. I z takiej piętki, z takiej bryły pięknie się rozrośnie, coś czuję. Ma korzeni, ma dużo drobnych, blisko pnia. Naprawdę. Ok. I tak zostawię. Jeszcze na koniec tak delikatnie końcóweczki przytnę. O. I ok. I tutaj też. I tak to wygląda. Według mnie to jest super. To bryła korzeniowa. Tutaj ma ładnie, ma wszystko, ma powydobywane, tu ma dość dużo wycięte. I przy następnym przesadzaniu, chociaż już ma, zobaczcie, płaściutko. To mu się tam jeszcze co sprawdzi. O to chodziło, żeby to właśnie wyciąć. Fajnie, udało się. Tak naprawdę to za bardzo nie wiedziałem, nie pamiętałem, co tutaj było, bo nie robiłem, teraz już będę raczej pamiętał. No jeszcze trochę. No super. Jak już jest okazja, to jeszcze trochę. O, no to teraz. Dobrze. I takie drzewko zasadzimy. To już, moment. Pokażę wam, o jaką donicę chodzi. I wam wyjaśnię chwilę troszkę. W jaką donicę? Tak. Korzeni dosłownie troszeczkę, tylko takich o. Od spodu wyciąłem. Jest luks. Naprawdę, dużo nie ma wyciętych. Mało co. Dobra, już. Moment. Ok, spójrzcie. Naszykowałem taką donicę. To jest ta sama, co on był w niej. Jeszcze raz w nią, bo ona będzie pasowała do niego. I jeszcze treningowa. Jest dość twardy plastik, fajnie wygląda jak na trening, a dopiero może przy następnym przesadzaniu to się jakąś inną donicę dobierze. Jak już będzie drzewko bardziej po prostu zbudowane i bryła korzeniowa będzie bardziej dopracowana, w ogóle. Także tak, przygotowałem, ścisnę ją na chwilę to drzewko, a potem wyciągnę drut tam w latem, jak już się dobrze rozrośnie. Tak przygotowałem i tak, zanim zasadzimy, to tak, widzicie, opukałem sobie tutaj lawę wulkaniczną i tak zrobię, o. Po prostu wrzucę sobie tutaj garść lawy, o, na te drenażowe też. O.
I taką górkę usypałem lawy i na to mieszankę i na to drzewko zasadzę. Nie jest tak dużo, no garstka. Okej, okay. Powinno być dobrze, może troszkę płaściej. I tak, zanim zaczniemy, to proszę spójrzcie, bo tamte moje tymczasowe misy pokazywałem wam, bazaltowe. To w tamte też zasadzam drzewka. I mam też takie tymczasowe misy, plastikowe, tylko to jest taki dość dobry plastik, dość gruby. On naprawdę jest porządny. To nie są takie cienkie tam jak, bo mam też takie misy, takie plastikowe. To jest cienki plastik, tymczasowe. No ale mam też takie już bonsajowe bardziej, różne. Takie troszeczkę się różnią od siebie, takie różne, te. I też takie mam. Także mam też takie tymczasowe misy. Bazaltowe, plastikowe i mam, jak będę kolejne drzewka przesadzał, to będę wam po kolei sukcesywnie pokazywał, jakie mam. No z grubsza, wiadomo. No. Także plastikową misę kolejną. No proszę, spójrzcie. Czyli w tą, treningową. W tą go zasadzę. Ok, czyli już. Możemy teraz zaczynać. Wiesz. Dobrze. No i tak. Mieszanka, tak jak wam mówiłem, jest dość bogata. Akadama, trochę perlitu, ziemi organicznej, ziemią organiczną i akadama i pumeks. Będzie miał dość dobrą, dobrze będą rosły korzenie i będzie miał też dobrze trzymającą wilgoć. Zanurzyłem w wodzie trochę te korzenie. O. I też zasadzę, żeby troszeczkę górka wystawała. Ok. Dobra, schwycę to jakoś pod korzeniami. Oczywiście tymczasowo. Ten drut tymczasowo po prostu. Już moment. Aha, to dobra, no to tutaj. Tutaj go schwycę. Tędy, pod korzeniem. O, okej. Okay. Dobra. Jest na górce. Jest. Jest okej. Okay. Teraz tutaj złapię. Dobra. Przesunę troszeczkę w tamtą stronę. O, żeby nie było na środku. I teraz tak. Przycisnę go trochę bardziej. Jest. Tak jak mówiłem, tymczasowo. Nadatek ucinam, jest pod korzeniami. Wystaje, zaraz wam pokażę go z przodu. No to dobra, i tak drzewko przygotowane mogę spokojnie zasypać mieszanką i będzie miało spokojnie ze dwa albo nie, spokojnie ze trzy sezony może mieć bez przesadzania dobrą mieszankę, dobrą bryłę korzeniową ma. I to drzewko tak naprawdę nie jest jakieś takie młode, żeby przesadzać je często. Niech ono będzie rzadziej przesadzane, żeby proces karłowacenia, żeby troszeczkę ograniczenia wzrostu zaczynał się. Bez sensu tak przesadzać co roku. Chyba, że naprawdę jest jakieś młode drzewo, albo tak jak metasekwoje. Metasekwoje, czy no, po prostu szybko rosnące korzenie mają takie drzewo. Dobra. Ok. Wow. No fajnie. Nie no, bryłę tutaj podstawę pnia to ma super. To jest wyjściowy materiał, będzie dobry. Za kilka sezonów może być super bonsai, jak to ładnie spotężnieje. Tu korzenie ma ładnie gwieździście poukładane, to jest naprawdę. To już jest super. I okej.
Tu nie ma co za bardzo między korzenie wchodzić, bo widzieliście, jaka bryła była kompaktowa. Troszkę tylko wziąłem, o. No i dobra, ok. Podleję i... No i pokażę wam go, jak wygląda z bliska. Ok, zasadzony. Jest troszeczkę przesunięty, moment. Dobrze, proszę, spójrzcie. Podlałem obficie drzewko, pokażę wam, o, tak to wygląda. Jeszcze tylko zostało na koniec ścinać te liście. O, te suche. Tak wygląda to drzewo. W sezonie coś czuję, że będzie można je przyciąć, bo w zeszłym sezonie no nie. I tak jak wam mówiłem, prawda, u mnie na tych nieużytkach nie ma grabów, żeby sobie pobrać fajnego graba na przykład z natury. Ale udało mi się te dwa, ten Franz Fontaine i ten, kupić w szkółce, bo naprawdę trudno jest kupić w szkółce takie te nasze rodzime gatunki. Czy dęby, czy graby, czy buki łatwiej, ale już na przykład topole jakieś, czy coś takie, to trudno zakupić. Takiego wiadomo, może sadzonkę gdzieś się kupi, ale takie już drzewko większe to nie. Trzeba sobie z natury pobrać. Mówię, a na tych u mnie nieużytkach, skąd ja pobieram drzewa, to nie ma grabów. Dobra, to nie będę, obetnę to później, bo chcę wam pokazać parę aktualizacji. Grab wygląda super, myślę, że zrobię aktualizację, jak się zazieleni, bo i w sezonie, i może go będziemy przycinać. Tak wygląda, to jest tył, nie jest zasadzony na środku, jest troszeczkę przesunięty. O, tak delikatnie przesunięty jest w tamtą stronę. Fajnie, mnie to się bardzo podoba. Materiał szkółkowy, no. Ze szkółki, no teraz to już nie, no ale już 3 lata temu kupiony. Spójrzcie, pąki nabrzmiewają, także termin jest idealny do przesadzania. Bryłę korzeniową miał dość kompaktową i dość ładnie, no dość małą, jak na taką donicę. Będzie miał super tutaj. Nebari tak się zaczyna budować, tak to wygląda. O, no super. I tutaj wszędzie takie pąki malutkie pojawiły się przez ten sezon. Także okej. Okay. To dobrze, to ten grab przesadzony, zaopiekowany. Fajnie. I wiecie, no to i teraz troszeczkę pokażę wam, o. Spójrzcie. Tutaj ten wiąz też się zaczyna budzić. I ten berberysek. Także już powoli zacząłem wyciągać je. I tutaj no to pokazywałem wam te przesadzane wiązy. A, jeszcze ten od Grześka, Jatsubusa, też już się zaczyna budzić. On nie będzie przesadzany, ale tutaj jak mu spotężniało, wow. Spójrzcie, co tutaj na podstawę pnia. Tutaj to naprawdę. Co tutaj się porobiło. No chyba nic się nie stanie, jak go nie przesadzę jeszcze w tym sezonie. No i tak. Chciałem wam pokazać, o, tutaj te co ostatnio tworzyłem na kanale berberys. Także tak jak wam mówiłem, prawda, zrobię aktualizację, jak ta gałązka, bo zaczęła puścić, jak ta gałązka się zacznie rozrastać, a już raczej się przyjmie, to tą gałązkę usunę całą, utnę to już niedługo, jak to się zacznie, jak, bo po prostu po przesadzaniu nie wiedziałem, czy ta malutka gałązka po prostu przetrwa, dlatego wolałem sobie zostawić tutaj opcję. W razie jakby to obumarła ta mała, no to wtedy skrócić i fajnie by to wyglądało. A jak ta mała przeżyje, no to tą wytnę i będzie taka potrójna. I tak, widzieliście, pamiętacie ten mały morzew, co wam mówiłem. Ja tutaj przyciąłem mu parę gałązek, bo się krzyżowały tutaj. Z 5 może takich malutkich, króciutkich, bo wjeżdżały jedna na drugą. I tylko, że chcę wam pokazać, to jest ten taki materiał szkółkowy, malutki, co mam go... Chyba 3 lata. Od takiego malutkiego drzewka małego. Obciąłem go też i go zagiąłem tak leciutko. I po prostu z młodziutkiego drzewka. Ale zobaczcie, pierwszy raz zaczyna szyszkować. To są szyszki te takie różowe. Tu będą szyszki modrzewiowe. Także dość młodo modrzewie już mogą szyszki. Tutaj też. Super, ale kolorki ma naprawdę różowiutkie szyszki. Wow. I
I tak, wyciągnąłem troszkę tutaj drzew, zaczynam powoli, te jeszcze takie, co są twarde, takie nasze rodzime gatunki, co u nas wytrzymują, mrozoodporne i jeszcze mają uśpione pąki, to już powyciągałem na dwór, na zewnątrz. Ten klon, co tu robiliśmy, pamiętacie? No, ta rana, pięknie to się wszystko jest zaschło, super, coś czuję, że tutaj dobrze będzie. I tak, no, wyciągnąłem też leszczynę, niedługo będę przesadzał, może nagram filmik na kanale. I no i tak, i tutaj takie malutkie drzewka powyciągałem, takie na razie nieliczne coś, ale coś się zaczyna fajnie, już coś się zaczyna dziać, o, tutaj czeremchy, o, i tam tą czeremchę, co wam mówiłem, prawda, że tak kipi w niej życie, spójrzcie, wow, czeremcha, no przepięknie wyglądają pąki, zobaczcie, wow, super, Yamadori. Yamadori tak gdzieś z 4 albo no z ponad 4 lata temu, z 5 może nawet. Jedno z pierwszych moich. No to dobrze, no to i tyle. I tutaj jeszcze wyciągnąłem, o, te sadzonki takie małe, ale to zrobimy przegląd, jak wyciągnę więcej drzew, to ten, bo zobaczcie, tutaj też się budzą te sadzonki. Z nasionek, co miałem. Takie malutkie siewki. O, różne. Także spoko. Oliwnik wąskolistny ten z nasion, no już się zaczął budzić. Listki. Tutaj wiśnia z nasionek, tam wiśnia, tam dzika jabłoń, tu olsze, no jest tam tego, to zaczynają te malutkie sadzonki się budzić. I tutaj też tą ćmielinę, zobaczcie, ta ćmielina była w piwnicy, ta pospolita i wow, nawet w ciemności, w chłodzie w piwnicy, ona już wie, że się zbliża wiosna i budzi się. Wiąz uśpiony i jesion też jeszcze. No, to dobrze, no to super. O i tutaj jeszcze te takie malutkie brzozy. Siewki brzóz. No, takie malusieńkie, tutaj jest ich pełno. To będziemy jakiś lasek tworzyć z tych brzóz może, bo tutaj jest trochę większych, trochę mniejszych. Super, na taki większy lasek. Też się zaczynają budzić. To dobrze, no to super. To tyle na dzisiaj. Po prostu... ten grab. No i będę dalej w kolejności, jak to będą się drzewa budzić, to będę przesadzał. Spójrzcie, tutaj też chyba ćmielinę niedługo będę musiał przesadzić tam, bo ona ruszyła, zauważyłem. Wszędzie ma pąki zielone już, także ją można przesadzić. O. Ale pięknie, nieźle ma kolorów. Wow, tyle ma różnych kolorów, że ta Fortunea, to dobrze. To tyle. Dziękuję za towarzyszenie. Bądźcie błogosławieni i błogosławione. Tomcio, pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.